Jakie świadek ma wykształcenie? Wyższe, panie przewodniczący. Dziękuję za odpowiedź na moje pytanie. To jest pierwsze, na które się pan udzielił. Przechodząc dalej. Ja, panie przewodniczący, nie uchylałem się do tej pory od odpowiedzi na żadne pytanie. Rozumiem, przyjąłem. Czy kiedykolwiek kontaktował się pan z innymi członkami rządu, kiedy pan pełnił funkcję wiceministra w rządzie? O tym, co było moimi obowiązkami w Ministerstwie Aktywów Państwowych, w pełni odpowiedziałem w swobodnej części swojej wypowiedzi. Chciałbym pana pouczyć, mimo że nie chcę, ale muszę, że na podstawie artykułu 183 Kodeksu Postępowania Karnego świadek może uchylić odpowiedź na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Czy na tej podstawie pan odmawia udzielenia odpowiedzi na to pytanie? Szanowny panie przewodniczący, po pierwsze już mnie o tym pouczono, więc to jest po tym... Wydaje się, że to był chyba inny paragraf, ale jak pan chce, to kilka możemy odczytać. Pouczył mnie pan przewodniczący już o tym, więc to jest bezsporne. Po drugie, również w tej sprawie odpowiedziałem w swobodnej części swojej wypowiedzi. Jeśli pan przewodniczący zechce, oczywiście bardzo chętnie przytoczę ten fragment swobodnej części wypowiedzi, w której odniosłem się również do tej kwestii. Nie zechcę. Artykuł 11i ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Do postępowania w sprawach wzywania oraz przesłuchiwania osób wezwanych przez komisję oraz zwalniania ich z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego dotyczące w zakresie świadków. Czy pan rozumie ten artykuł, który teraz przeczytałem? Rozumiem. Dziękuję bardzo. Przechodząc dalej. Czy w okresie 21-22 kwietnia 2020 roku posiadał pan wiedzę w przedmiocie szacowanych bądź rzeczywistych kosztów organizowania wyboru w formie głosowania korespondencyjnego? Odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej wypowiedzi o objętej przesłuchaniem sprawie. Na jakiej podstawie uchyla się pan od odpowiedzi na to pytanie? Na to pytanie odpowiedziałem, panie przewodniczący, w swobodnej części wypowiedzi. Bardzo proszę, żeby pan przytoczył odpowiedź na to konkretne pytanie. Czy posiadał pan wiedzę w przedmiocie szacowanych bądź rzeczywistych kosztów organizowania wyborów w formie głosowania korespondencyjnego? Bardzo bym prosił o zacytowanie z pana swobodnej wypowiedzi. Jak już przytaczałem, w żadnym momencie wykonywania swoich obowiązków w Ministerstwie Aktywów Państwowych nie nadzorowałem Poczty Polskiej, nie nadzorowałem także departamentów budżetowego, podkreślę, prawnego, ani wykonującego nadzór właścicielski wobec Poczty Polskiej. Na żadnym etapie przygotowań nie uczestniczyłem w formalnych obowiązkach związanych z przygotowaniem do wyborów korespondencyjnych. Nie brałem udziału w przygotowaniu aktów prawnych, umów, decyzji administracyjnych, wzorów dokumentów wyborczych czy decyzji o wyborze ofert przez Pocztę Polską. Nie mam tutaj żadnej wiedzy. Jaka była pana opinia o pomyśle wyborów do przeprowadzenia ich w formie korespondencyjnej? Wszystko, co miałem do powiedzenia w tej sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi. Czy zna pan pana Michała Dworczyka? Znam. Miło. To czy rozmawiał pan kiedykolwiek z panem Michałem Dworczykiem na temat wyborów tak zwanych korespondencyjnych? Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi. A czy kiedykolwiek łamano się na pana skrzynkę mailową, prywatną? Nie. Czy w przestrzeni publicznej ma pan wiedzę o tym, że istnieją inne wiadomości e-mail, które zostały wysłane z pana skrzynki i zostały, jak to pan wcześniej powiedział, nielegalnie wykradzione? Czy takie maile gdzieś są? Wie pan o tym? Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Idąc dalej. Czy w okresie 21-22 kwietnia dysponował pan wiedzą w przedmiocie możliwości organizacyjnych Poczty Polskiej odnośnie przeprowadzenia szeroko pojętej obsługi wyborów w formie korespondencyjnej, liczby pracowników, listonoszy, dystrybucji pakietów wyborczych, transport kart do głosowania? Odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej wypowiedzi w objętej przesłuchaniem sprawie. Przypomnę panu, że w artykule w Gazecie Wyborczej powiedział pan w tym dniu 22 kwietnia,
Poczta Polska jest w stanie w ramach swoich zasobów organizacyjnych, kadrowych zorganizować dystrybucję tych pakietów wyborczych. Czy to są pana słowa? Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie swojej wypowiedzi. Czy w okresie 21-22 kwietnia 2020 roku miał pan jakąkolwiek wiedzę odnośnie umowy zawartej między Ministerstwem Aktywów Państwowych a Pocztą Polską? Odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej wypowiedzi objętej przesłuchaniem sprawy. Zacytuję kolejne treść artykułu. Nie ma umowy między Ministerstwem Aktywów Państwowych a Pocztą Polską na dzień dzisiejszy. Czy to są pana słowa z Gazety Wyborczej artykułu 22 kwietnia 2020 roku? Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi. Czy zna pan raport NIK-u dotyczący organizacji wyborów kopertowych? Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi. Nie zawarł pan tej informacji. Bardzo proszę odpowiedzieć na pytanie. Prawdę powiedziawszy, nie znam, rzeczywiście o tym nie powiedziałem, nie znam szczegółów tego raportu. Dziękuję. Jak wynika z raportu, przesłanie przez Pocztę Polską na Zadę Ministra Aktywów Państwowych ramowego projektu umowy między tymi podmiotami nastąpiło po tym okresie. Przechodząc dalej. W tym samym artykule stwierdził pan, iż będą zabezpieczeni przed ryzykiem jakiegokolwiek narażenia swojego zdrowia, będą mieli środki ochrony, które będą gwarantowały zabezpieczenie ich zdrowia. Chciałbym pana zapytać, czy to są pana słowa? Panie przewodniczący, wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi. Nie odnosił się pan w swobodnej wypowiedzi do tych słów. Pytanie brzmi, czy to są pana słowa? Tylko tyle. W zakresie wykonywania swoich obowiązków w Ministerstwie Aktywów Państwowych udzieliłem odpowiedzi, która była częścią mojej swobodnej wypowiedzi i mam takie przekonanie, że w objętej przesłuchaniem sprawie powiedziałem wszystko, co w tym zakresie miałem do powiedzenia. Czy posiada pan wiedzę na temat środków ochrony osobistej, które umożliwiałyby zabezpieczenie przed ryzykiem narażenia zdrowia, a jednocześnie umożliwiałyby ewentualne prawidłowe wykonywanie obowiązków przez osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację wyborów korespondencyjnych? Przewodniczący, wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi. Bardzo proszę o postawę prawną uchylenia się od odpowiedzi na to pytanie. Panie przewodniczący, w swobodnej fazie wypowiedzi zawarłem wszystko to, co miałem do powiedzenia. Natomiast jak pan przewodniczący zapewne również słyszał, w swobodnej fazie wypowiedzi powiedziałem, iż mając świadomość, jeszcze raz to powtórzę, bo wyraźnie wymaga to powtórzenia, mając świadomość, że członkowie komisji reprezentujący większość sejmową z powodów politycznych działają ze z góry założoną tezą o nieprawidłowościach podczas przygotowań do realizacji wyborów korespondencyjnych na prezydenta Rzeczypospolitej i zapowiadają przyjęcie wniosków niekorzystnych dla... Ale ja proszę świadka, żeby nie powtarzał tych nieprawdziwych informacji, dobrze? Jak pan nie chce odpowiadać na pytania, to niech pan chociaż nie dezinformuje opinii publicznej. Przyjął pan... I został pan poinstruowany, jak nie odpowiadać na pytania. To często jest linia oskarżonych, ale nie świadków. Pan nie jest oskarżony. Pan może mówić, ale pan nie chce z jakichś powodów. I został pan poinstruowany. Podejmiemy na końcu kroki w tej sprawie. Bardzo proszę, są kolejne pytania, panie przewodniczący? Są jeszcze pytania. Wrócę do pana wykształcenia. Powiedział pan, że ma pan wyższe wykształcenie. Jakie studia pan ukończył? Panie przewodniczący, no to są informacje powszechnie dostępne. Ukończyłem Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Szkołę Główną Handlową. A studia, o jakim kierunku pan ukończył? Po humanistycznym i ekonomicznym. Powiedział pan, że nie zna pan raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczący wyborów kopertowych. W związku z tym, panie przewodniczący, że pan pozwoli, to ma wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania nad przerwą 5-minutową. Aby można było doręczyć panu świadkowi raport Najwyższej Izby Kontroli. Ja mam taką prośbę, jeśli mogę prosić, żeby przerwy nie robić, bo wydaje się, że ta komisja wcale nie będzie tak długa.
W międzyczasie ten raport byśmy przekazali, a tu posłowie się wyrywają do kolejnych pytań. Wcale się zresztą nie dziwię, bo przecież odpowiedzi są bardzo, bardzo pełne. Więc jeśli pan przewodniczący pozwoli, to nie będę ogłaszał mimo wszystko tej. Ale to będę prosił tylko o jedno pytanie na koniec wszystkich odnośnie tego raportu, jeżeli dobrze, pan pozwoli. To jeszcze ostatnie dwa pytania. Czy pamięta pan, jak głosował pan w Sejmie nad ustawą dotyczącą organizacji wyborów w roku 2020? Tak, pamiętam. Jak pan głosował? Głosowałem za. Ja nie pytam, czy pan oddał głos za, przeciw, tylko jak pan głosował? Skoro pan... Zdaje, że nawet wyższe wykształcenie, o którym powiedziałem, nie daje mi szansy na to, żeby zrozumieć istotę pytania zadanego przez pana przewodniczącego. I teraz jak się pan poczuje, jak się czuje cała komisja? Bo my zadajemy panu pytania, a pan próbuje rżnąć, nie będę mówił kogo. Rozumiem, że jest taka pana subiektywna ocena. Jest mi przykro, że pan taką ocenę sobie z tego naszego dzisiejszego spotkania wyrobił. Nie mieliśmy okazji wcześniej się poznać, więc tym bardziej jest mi przykro, ponieważ jeśli ja rozumiem dobrze, a tak w miarę rozpoznaję poszczególne twarze, jest pan nowym parlamentarzystą. Natomiast no, dalej nie daje mi to szansy na odpowiedź na pytanie, na które odpowiedziałem. I chciałem zwrócić uwagę, że ja nie jestem na spotkaniu z panem. Natomiast jestem na posiedzeniu komisji sejmowej, komisji śledczej, a pan jest w charakterze świadka. Posiedzenie komisji jest formą spotkania, ale oczywiście przyznaję panu rację w tej sprawie. Więc naprawdę nie jestem tu ani pan, ani ja dla przyjemności, tylko zgodnie z przepisami prawa, że pan odpowiadał na pytania i je zadawał. I też mi przykro, że mamy taki początek znajomości. Ostatnie pytanie panu zadam. Kiedy w ogóle pan dowiedział się o planach zorganizowania wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych na dzień 10 maja? Wszystko, panie przewodniczący, co miałem do powiedzenia w objętej przesłaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi. Od dzisiaj znaczenie Nierzni i Sobonia ma chyba nowe takie znaczenie prawne, można powiedzieć. Dziękuję. Myślę, że wszyscy, którzy oglądają naszą komisję, sami wyrobią sobie zdanie na temat, no właśnie, na temat tego, co pan robi dzisiaj na tej komisji. Bardzo dziękuję.